Paulina. Paulina. Tam się Paulina też poznała. Madzia. Piotrowska. Madzia. Magda. Stasio. Ela. I Ela. Ela, a ty? Marek. 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 Marka nie znam. Marek. Paulina, Magda, Ela, Marek i Staś. Dobrze. Tak, ja nazywam się Małgorzata Gajewska. W październiku będę miała obronę pracy doktorskiej w Galerii Apteka Sztuki. Mhm. To jest w Warszawie na niedaleko Rozdroża, praktycznie na Rozdrożu w Alei Wyzwolenia. I chciałabym, żebyśmy do tej wystawy zaprojektowali plakat. Plakat będzie ręcznie robiony w skali 1:1. I tak, mamy do dyspozycji papier, bibułę. On będzie w kolorystyce żółto-czarnej. Stosując jakby wycinankę, jakieś elementy rysunkowe, będziemy nawiązywać do tej szkoły plakatu i teraz następuje jakby nawrót do tej szkoły, bo teraz większość jakby grafików robi wektorowo, już się zaczyna robić przesyt jakby tej sztuki i następuje nawrót z powrotem do rozmaicenia, a to ma swój koloryt, swój smak, który się wyróżnia. Dobrze, byśmy z tych wycinanek, co każdy z nas będzie wycinał, mogą to być też wycieranki, zależy co panu bardziej pasuje, ułożyli tutaj wizerunek świętej krowy. Tutaj są właśnie te krowy indyjskie. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na święte jakby tutaj dodatki na te skrzydła. Po prostu stworzymy własną krowę. Wolałabym, żebyśmy jakby dosłownie się nie odnosili ani do tego, ani do tego, tylko chciałabym, żebyście mieli takie jakby ogólne pojęcie, ale żebyście zrobili swoją świętą krowę. Na przykład tu nie ma, prawda? To jest krowa. Nie, tak, to jest jakby tylko prezentuje wam stylistykę jakby plakatową. Proszę. Może być zrobiona w sposób modernistyczny z samych kwadratów. Mhm. Nie widać na pierwszy rzut oka, że to jest krowa, prawda? Ale jest. Ale ty to byś chciała robić? Mogą to być biura takie modułowe. No, chcesz wycinać, czy chcesz rysować? Rysować. O, Madzia chce rysować. Dobra. To wiesz co, tam może wymienimy ci. Rysuj tutaj pióra i je wycinaj. Bo też fajny będzie efekt, jeżeli będzie coś narysowane na żółtym papierze. Jak będziemy wycinać, ślad markera widać. To też będzie fajny efekt. Myślę, ja bym wam chciała pomagać jak najmniej manualnie. Wolałabym was jakoś właśnie wprowadzić. Się tak właśnie zastanawiam, co moderować, żeby jak najmniej, wiecie, było mojej pomocy. A tam jest dzieło Madzi, ten ludek. Wiesz co, sądzę, że naprawdę, też radę patrzę. Właśnie się tak zastanawiam, co by tu zrobić. Zaczekaj, wyrobi trzeba jakoś. Albo taki naszyjnik, może jakiś element kółka jakby wycinał, jakieś takie elementy, takie ala liście, prawda? I z czego byśmy ułożyli jej taki naszyjnik. No chętnie. Po prostu musisz być musiał wyciąć okrągłe, różnej wielkości okrągłe elementy i takie po prostu o, liście takie, widzisz? Takie w kształcie literek S nawet. No spróbuję, efekt może być nie za cudowny, ale co, spróbuję. To wszystko to będziemy układać zaraz. No, ja myślę, że efekt będzie bardzo dobry. Narysuj tą samą techniką, co ty. Zobacz, ten cały oto. O, ten cylindr taki. Ten pędzel taki. Też możesz tam strukturę taką spróbować narysować, jak na pędzel. Zobacz, coś w tym stylu. To możesz wziąć i zrobić z tego te skrzydła na przykład. No. Możesz. Ale też z tej bibuły samej? Co pióra? Nie, musisz kolorową jakąś, nie wiem, to z tych przyborów co są. Tak? Mamy co są. Żółty, czarny. Z tego byś mógł, nie wiem, złoty. Może wy ten. I kropki, tak? No. No. Bo kropki to trzeba zrobić przy tym. Do kropki można masz tu żółtym i w środku czarnym. No. A ja o co? Wiesz co, no zaczekaj, dziewczyny robią ogon, ty byś, tak. Magda robi, widzę, że jakąś koronę, tak? Tak. Staś robi naszyjnik, a ty a ta krowa ma być skrzydła. Całkiem bok, czy też tak, że tak w pół profilu? Wiesz co, to... Ale to też robią duże, ja bym jej zrobiła duże krowy. Duże mają być czy małe? To jakie chcesz? Chcesz duże? No. Czy chcesz małe? To od ciebie zależy. Tak jak chyba. Ty jesteś tutaj projektantem. No i jeszcze musisz dwa takie, bo ona ma cztery nogi.
zawsze wiesz, jak za dużo, to zawsze można skrócić. Dobra, dziewczyny, ten mały piórek nam chyba brakuje, nie? Tak, musimy to nową robić. No, kartka na cztery. Trochę dużo te pióra. Nie wiem, czy tam się te pióro jeszcze zmieści. Może. Magda, czy byś mogła koronę narysować, wiesz? Dodaj, niech ona skończy, bo ona tak, chwila dostaje na płacie zadanie. Te, a wiesz, jeszcze nie... koronę tej krowie. Tego, że większą, zobacz, taką jak tutaj. Się z tym, co bardzo... O, coś takiego. I nawet przyozdobić tymi złoceniami. Tylko na ten duży łeb. Tutaj ona będzie. Zobacz. Czy wy macie pomysł na te pawie piórka? Jak chcecie je zrobić? Jak? No. Jak będą robione? Lusty. Takie to jakby to wyglądało jak pióro. Paski takie. No. To okay. Takie wzdłuż paseczki, później tego takie jedno przy drugim kółeczku będzie wklejone. A, fajnie. No, fajnie. Gdyby nam się to nakleiło, ale... Nie, powinno, bo my takie coś robiliśmy już. Dobrze, fajnie. Ta krowa ma być tak, czy po prostu tak bokiem? Możesz zrobić jakby, wiesz co? Ja bym jej w ogóle nie robiła tego głowy kobiety, bo to no, będzie tylko, ale tak. Głowę ona będzie miała swoją wymiętą, ale ten naszyjnik, no. Wiesz co, to po prostu ułożymy go. To możesz na akwas, na wprost. A, czyli tylko połówkę robić. No. No. Na razie to tak się zastanawiam, że można by zrobić z tego no, częściowo. Tylko, że to są naklejki, to będziemy, wydaje mi się, że je naklejać jakby na końcu, bo nie możemy ich jakby na razie ułożyć. Ja aż nie muszę być. To no nawet przecież to będziemy ucinać. Przecież ja już mam dwa, jedno pióro chyba. Ja też. Dwa. Dobra, zobaczmy jak dwa, to będzie wychodziło. Czekaj najpierw jedno przyklej. To czekam już wiesz, będzie szło. Później sobie poprawię. Najpierw muszę... I co, kręcić nie możesz? Już poszła. To pędzelek sobie weź. Wiecie, lepiej pędzelek weź. Co? Co one takie krzywe? I takie pióra masz robić? Nie, no to masz te pierwsze, nie? Te długowłose. Część tego pióra, co jest, no, to w środku wyciąć to, żeby była taka pustą przestrzeń. I podcierasz te pióra, tak? I tutaj jakieś tło dodatkowe takie ma. No. Fajnie. Róbcie. Tylko, że ja... Ale mam zawsze w żółtym... A, wiem, którą krowę przystrajamy. Zresztą Magda, bo my tą krowę byśmy naklejali też tutaj, więc są niepotrzebne. Tak, ale i tak ją musisz wyciąć później, bo musimy ją na ten duży wyciąć, tą głowę wyciąć? Wyciąć, tak. I jeszcze nam brakuje nogi. Nogi jeszcze nam brakuje. Nogi. Zobaczymy. Tutaj jest naszyjnik. Ogon. Ale ogon też możemy z tego zrobić jakoś, prawda? W środku oddzielnie każdy, czy takie naokoło tylko a po prostu wziąć, no? A wiesz co, no jak ci się podoba? Jak czujesz? Bo to jak ma być rozłożone, jakoś, ma być jakoś rozłożone? To tylko... Wiesz co, wytnij jedno i zobaczymy. Wytnij jedno i zobaczymy. Wiesz co, to może być część korpusu. Kita spora musi być, bo na muchy bić.
No bo to, po to krowa ma ogon, żeby muchy gonić. Żeby się za niego złapać. A to jak ktoś chce to, to może, tylko niech się liczy, że go krowa nóżką capnie. A, bo ona już jest układana, tak? Tak, już ją układamy. Aha, dopiero teraz ją zmierzyła. Tak. To niby księżyc, a to róg jest. Tak, to już są rogi. To musisz coś Eli dać, bo ona już chyba skończyła swoje. Ja już skończyłam chyba robotę. A te małe piórka gdzie? I zabrakło brystolu. Papier pociągnął na cztery części. Tak. Ładno masz brązoletkę. Ten zielony. Tak ja trochę tutaj pod ten pawi ogon. Ela, też coś z plastyki kiedyś robiłaś? Znaczy w ogóle my z osiedlu Żeromskiego było kiedyś kółko plastyczne. I chodziłam tu zamiast chodzić i tułać się po ulicach, to tam sobie chodziłam na warsztaty takie. Proszę, czy ty zamkniesz mnie drzwi od środka? Bardzo mam. Marek jeszcze tu się podpisuje. Dobra. Ja już będę lecieć, czy nie jest osłonowy. Poprosimy zdjęcie później z tego. 300. O, to teraz będzie ostra. Dobra. No dobra, ja zrobiłam.